Abdurazak Traore tym razem w środkowej strefie boiska. Zerwał się już Lukianow. Traore rozpoczyna atak. Lechii Gdańsk. Traore, lewa noga i gol! Ależ katastrofalny błota Adama Stachowiaka. Lechia prowadzi 1-0, Traore strzela. Gola numer 1 w Ekstraklasie w barwach zespołu Lechii Gdańsk. Gdybyśmy mogli prześledzić tą akcję od początku, od czego się to zaczęło? Zaczęło się, Surma otrzymał się przy piłce, wycofał piłkę do stoperów. Nieudana próba gry pressingiem, piłkarzy Górnika zawrze. Zrobiło się troszeczkę w miejsca, dzięki temu Traore otrzymał piłkę, poprowadził tą piłkę i finał był taki, że zdecydował się na strzał. Miał dużo miejsca, oczywiście błąd tutaj Stachowiaka, nie ma o czym dyskutować, no ale zaczęło się wszystko dużo, dużo wcześniej, dzięki temu Traore miał dużo miejsca. To jest taka sytuacja, nie wiem czy Państwo pamiętają ten wczorajszy mecz dokładnie. To był stały fragment gry wprawdzie dla Legii Warszawa, ale uderzył Tomasz Kiełbowicz po ziemi i też zainterweniował Jasmin Wójcik. Na szczęście dla Lecha piłka trafiła w słupek.